Szkoda gadać, szkoda. Ten kolejny odcinek, kolejniejszy z naszej listy sezonu 9. Upi. Rzecz zmienna niezmienną. Koleżance musiałem odpisać, to jest okej. Będzie przyjaciółce niż koleżance. Przepraszam bardzo. My bad. Druga sprawa. Napisała, żebym. Czemu na. Doszło się na jeden temat, a po co mam się na. Nie wiem. Na tym, co. Jeśli nie było, to nagrywa. Okej. Rozumiem. Ale. Jakby. Drugą rzeczą niezmienną. To był. Rano sezon. Jak na mnie to jest trochę naciągane, jak na test przed nas sezon 9, to jest takie mocne. No mech, no. No po prostu, no. No teraz. Siedzi to pełną parą, że no dobra, są odcinki. Regularnie to one ciągle są, bo no ja ciągle codziennie nagrywam. Ciągle codziennie strzyżam swoje gardło pod to. Żeby go złapić, ale go zabić. Bo mi się nie chce, żeby mi wybuchł nad pode mną, że ups, no jego urna zginę, no. No tego to mi się. No nie ma sensu, no po prostu. Dwa żelaza to jest strasznie małe, razem trzy, no to jest to ilość taka trochę dupna, nie powiem, że nie, bo z tego nic nie stworzę takiego potencjalnego na zbroję, bo brakuje jednego lub dwóch, zależy co się chce stworzyć, hełm czy te buty, więc będzie to szło tym, że możemy tam powpłynąć, bo tam bym jeszcze kurno coś widział. Dobra, fajnie jest z tym, ale no powiem, że trochę długo będę kopać na tym powiedzmy kilofie, no bo to będzie no dosyć długie. Pod wodą i wykopię jeden i spadamy. Bo to. No. Bo. No nie. Dobra. Zginąć nie zginę, ale. Input laka miałem myszki. Straszny. Że takie mi przerwało. Takie. Nie rusza się. Okej. Okej, Windowsie. Bawi się doskonale. Próbując zniszczyć. Dobrobyt odcinka, żeby nie. Do widzenia, nie ma. Okej. Okay. No to bardziej spadamy stąd. Szukamy. Stamtąd spoko. Można kopać. Jak ma się oddychanie pod wodą. Enchant taki, no to to jest już wygrana pozycja, bo oddychanie pod wodą mocno się przydaje. Bo jak te są te cave'y, takie to wszystko. To mocno może zejść na to, że jest pomocy. To jest takie, że chodzę. Wiem, że musi to wyrenderować i specjalnie jakby mi spowalnia grę mocno. Nie wiem spowodowane czemu jest, ale dobra. Na szczęście jest płynność na odcinku, chyba że zbyt duży bitrate na dany. To może nie wyrabiać? Makes. Jak to miałoby taki sens, no to to jest już. No kurde, uczciwie, to pewnie tak. Bitrate zmniejszony od razu, bo to jest. Na bitrate to zmienianie to jest nie jakiś problem. Bo to na bitrate to jest taki. Okej, okay, jest. No to wystarczy klik. Przemienić liczbę na bitrate i to jest tyle. Więc dla mnie to jest. Nie jakiś. Nie z trzech mogę zrobić wiadro. Teraz pomyślę. Ale wiadrem mocno. Dobra, wiadro może mocno ratować tyle jak w, gdzie jest walka o życie. To związane z tym, to tak. To uratuje. Ale tak. Związane z. Na co dzień. No mech. Strasznie.
Wezmę tutaj taki węgiel. No, spoko, że taki węgiel jest tutaj, ale... No, dychanie pod wodą... Te kopalnie super zostały takie potworzone. Tutaj pokaz... Tutaj znowu dynie. Czyli co, jakby... Świadczy o tym, że wioska może być niedaleko. Okej. Okay. Będzie... Znalezienie wioski... No, spoko by było, ale... Na początek to tak nie nam nic co nie przyniesie do odcinka. Takiego, że no pójdziemy w przód czy w tył. To jest takie... No pójdziemy, to pójdziemy po prostu. Mogłoby się coś... Dobra, na Seed nie mogę narzekać, bo nie jest zły. Ale mógł być trochę lepszy, dobra, to nie wiem, 1.18.2. Te wszystkie aktualizacje World End, jeśli dajcie późno, dosłownie do Minecrafta. Szkoda, że on ma później bo dojść, bo... Mimo, że nie wiem, ciekawa byłaby walka, jakbyśmy się kopali, a tutaj myk z elementów World End. Ciekawe, ciekawe by było. No, coś takiego, super, to jest... Fajny pomysł to, co jest tutaj, że takie masz podwodną jaskinię, ale mogę to drzwiami robić też, no to jest jakby nie problemem tym, ale no kurde po co, no. Ruina portalu, nice. Są, no, ruina, czyli złoty blok mamy, skrzynię też mamy. Czy jest obsydianu jak obsydianu? No wow, dobra, z tego nie wiem, trochę 3 nagety będą. 3 złoża, to nie kill offem. Stać mi też na kill off, no to w sumie po 3. No kurna, szukam jeszcze tej kopalni, najlepiej jakiejś jednej. Więc ja wydobędę żelaza tyle, ile mogę. Czy jak najlepiej całą ilość, by zrobić set cały i lecieć miejscem pod budowę domu, niedużego, jakiegoś git i to jakby tyle by było z tego, że mamy. No bo więcej, co mam na więcej na to liczyć, że co? I te bloki lewitujące. Dalej jakby zostaje po tym RNT, po tym generowaniu świata. Wiadomo, to tam pozostanie. No i dobra, czy tutaj jest jaskinia, na którą bardziej poczekuję, czy na to, że mogę iść? Są pająki, są creepery, jest zabawa. Oczywiście creeper jest spinający, ty też. U ciebie da się kontrować jako tako. Czy to jest też takie zejście mini? Tu jeszcze jest wyższe takie wejście, takie... Czy że wchodzi się o takiej innej strony. Okej, okay, ciekawe. Nie powiem, że nie, i te okulary spadają tak minimalnie, że po prostu mnie to też wkurza. Co odnośnie to, co ja... Moja... No, co to napisał, że... Żeby lepsze audio, no okej. Okay. Jakby rozumiem aspekt tego, że no lepsze musi być, że no to okej. Okay. To jakby moim głosem mogę operować, czy głośniej mówię, czy ciszej. To nie jest już pewien tego, tylko wynikający z tego, że nie powiem, że nie, zależy też od rodzaju mikrofonu, jak jest, bo często, ale to u mnie często, jak widziałem na nagraniu, że czasami z jakiej części nie byłoby, ten mikrofon lubi przerywać strasznie część głosu, bo nie nadwyrabia tam chyba zmiana, nie wiem czy to... Czym to jest spowodowane, nie wiem, bo nie wgłębiałem się w ten mikrofon, pomyśleć, o, może to się uda,
Mogło to, może to się udać. Nie ma jakiegoś problemu. Bo to się nie udało. Ale czy ja to się jakoś wgłębiałem, by to robić? Nie. Bo uważam, jako ja, że już wolę zainwestować w mocniejsze audio. Bo mocniejsze audio może przynieść dobre początki na to, że... kurde, tak zwiąźle, by napisać, to nic nie było, więc wykupiłem węgiel. Chociaż, żeby jakoś to odciąć od to, bo to jest zasilane na USB. Tamto takie inne mikrofony, gdzie na XR chcę pomyśleć mocno, to są już pod Fantoma podłączone pod to wszystko, pod interfejs audio. Interfejs audio czasami może uratować dupę mikrofonowi, dosłownie taką, że muszę go na interfejsie audio, jest z tym związane, że prostym sposobem kontroluje się mikrofon, bo tam masz, jak gaina podbijasz mikrofonu, jak go zniżasz, nasłuchiwanie też jest dobre, my sobie będą słuchawki nosić, bo nasłuchiwanie czasami, no, pod takie mikrofony jest dosyć spoko pomysłem, że nasłuchuje swój głos w czasie rzeczywistym, jak nagrywasz go, i to jest już do przodu, już lepsze od mikrofonu na USB. Wiadomo, to jest Blue Yeti, też jest Blue Yeti jest bardzo dobry, też wiem, na USB, ale to muszę tak zmienić już teraz wtedy ramię od razu, a zobaczyć na tym mikrofonie, czy na tym tamtym mikrofonie pójdzie na tym ramieniu i czy poczekam chwilę i wtedy się pozamienia. To też już jest liczeniem, nie liczeniem na udane szczęście pod względem wagi mikrofonu, bo to 500 gram. Może jak uzbieram ten mikrofon, dosłownie jak uzbieram, to wtedy się zobaczy. A to co mówię, no to inne tendencje ma wszystko jakby inaczej zrobione, bo to już ten mikrofon ma gdzieś około 5 lat i ja się kurde mu nie dziwię, że on jakby takie rzeczy odwala czy coś w tym stylu, że no przerwie, nie przerwie, o to jest pytanie. To jest wszystko związane na tym, no jakbym głosem mówił, no idealnym, czy powiedzmy takim trochę, że no okej, okay, może wszystko działać i też mi się to podoba. To mi się tak strasznie, przerywając tym co mówiłem, strasznie mi się to podoba, bo jest fajnie. Po prostu na nowym Minecrafcie trochę jakby nowym. Więc po prostu wersja i troszeczkę, no ona też mocno wymaga od grafiki, domyślam się. Ale jak daje, no to czemu nie skorzystać? Dobra, mecenas na to, na tamten tor biegowy. Powiedziałem, jeżeli będę mieć mikrofon tamten, wtedy się pobawimy. Normal. Czy to 12? Żeby bardziej utrzymać. To trochę FPS. Jak będę mieć tamten mikrofon, no to wtedy będą te zmiany zachodziły, że bardziej nie będzie otoczenia szumu, taki jak górna, ja już bez słuchawek słyszę, jak szumi komputer. No bo to się odpala to wszystko, a ja szczerze komputerowo wiem, co jest tutaj bottleneckiem. Bardziej związane, że to jest bottleneckiem wentylatory odchodzenia wodnego. To jest do zmiany nie problem. Ale teraz sprzętem zobaczymy. Ja sam będę dość ciekawy, jak to będzie wyglądało. Jak się uda. To może być takie trochę nowsze audio pod budowę mojego głosu, jaki ja mam głos. Czy po prostu to pomoże, by te audio, powiedzmy, wyciszyło. Na pewno wiem, że to nie mixer audio, czy mixer, to jest interfejs, mixer to też jest coś związane z tym. DBX to jest kompresor do mikrofonu, do tego wszystkiego takiego audio, że
tam by się trzeba bawić, bo tam jest ratio, że twój dźwięk jest podbijany, tam szumy są wyciszone i tak dalej, to się wszystko dzieje jakby w czasie rzeczywistym, a nie jakimś programie. I to wtedy, że już jest mocno czyste audio, że wycisza powiedzmy taki szum komputera, czy powiedzmy jakby miałbym odpalone oczy powietrze, to coś takiego powiedzmy może uciąć i to będzie fajne. I z drugiej strony wioska znaleziona. Jupi, fajnie, no. Dawać mi prędlicę najlepiej. Taką dosyć dobrą i na pewno nie od razu schodzenie do kaniona. Kanion jest też potrzebnym rzeczą do wydobycia żelaza, wydobycia może diamentów już wtedy na start. I tak dalej, i tak dalej. Szkoda, że ja teraz dowiaduję się, że tutaj była ta, bo takie coś. Zaoszczędzone 5 żelaza. Iron Golem. Od 3 do chyba to. Od ilu się może dać? Nie mam spawpointu ustawionego, więc robię to na tryhardzie. Trochę. Ten patrząc się jak. Zostaje. Czekaj, ile mam? Jedno. 5 dało, czyli dobrą już mamy 10. Czyli mamy na spodnie już. No spoko, no. Nie, w sumie więcej, bo jeszcze z tego przerobienia 3 chyba da nam. Więc no jest. Zaoszczędzone więcej. I no. No i mi się to podoba, po prostu no podoba. Dobra. Jak do odcinka wchodzimy. Okej, okay, jest jeszcze jako git to co zrobiłem. Bo poszukaliśmy wioski. Przy okazji znaleźliśmy wioski, jak rozmawiałem o tym, co nie wiem, na temat mówi. Wypowiedzieć się może na odcinku, że jest to związane z tym. To wyniknie teraz, bo teraz mam jeszcze jakby szkołę, no to tutaj też podchodzi po to, że szkołę, no mam za jakieś 5 dni niecałe, licząc, to w poniedziałek następny, na tym mniej niż 5 dni, ale wiadomo o co chodzi, wiadomo z czym jest związane, jak wyjdzie, to wyjdzie. Ja mogę tylko mówić obiecując, że może to wyjdzie, ja to muszę sprawdzić sam, czy na coś nie pójdą wydatki jak. Nie wiem, że nie wydałem na Dying Light'a 200 wcześniej, jak tam, że pograć w Dying Light'a 2. No to jest. Tu jest związane. Jak to wyjdzie? W momencie nagrywania, że to jest różnie, że to może być, że o, będzie lub nie będzie. Więc no. No, że już mam 2 minuty. Powinniśmy zejść do kupalni lub. Chociaż postać crafting dać ostatnią część zbroi związaną z tym, żeby dać zrobić buty. Mam cały set. Nice. Czy mamy tutaj. No, czy mówiłem, że to 3 takie równe, no to. Też na plus wychodzi nam to. Dobra. Mamy 2 patyki. I te patyki. Bum, że tam. Isn't iron pickaxe? No. Upgrading. To jest pod. O. Podelką. No. Czyli hot stuff, czyli. Wiadro lawy. Obsidian, czyli ice bucket challenge. Diamenty, cover of diamonds i enchanting table. Tutaj jest związane z tym, że. Dostać od wszystko od tych. Wiadomo o co chodzi. To też. To. Czyli wpakować. To jest najgłupsze jak dla mnie. Tu jest total. To jest wszystko. Używasz netrytową sztabkę. By ulepszyć diamentowy. Ten. Diamentową. Dobra, tą. Ho. Nie pamiętam po polsku teraz. Nie, że jestem Polakiem, a nie pamiętam. Dobre ja. Czyli 50 klocków, wiadomo, to wszystko, to jest 34. To są takie bardziej do wykonywania, by
było przy okazji. W razie tutaj, a my co? Będziemy się na sądku, trzymajcie, hej!